oczywiście standardowo muszę sobie spamić ogniem, bo czemu by nie? To jest bardzo dobra zabawa i wszyscy chyba ją uwielbiają. Wiecie, małe dzieci to lubią, nastolatkowie to lubią, młodzi dorośli to lubią, czyli ja. Hello. No. Patrz, łowco, oto straszna czarownica. Ostrzegałam cię już. To nie miejsce dla smoków i ich kotów. O! Dzięki za troskę, ale poradzimy sobie. To poradź sobie z tym. Wróć, jak skończysz szkolenie dla wiedźm, dobra? Powiedz, czy to tylko mnie się wydaje, czy jest słodka, kiedy się złości? Oj, Hunter, niestety, ale powiem ci smutną prawdę. Powiem ci smutną prawdę, gościu, jak, wiesz, mężczyzna do mężczyzny, jak człowiek do kota. I tak nie zamoczysz. Dobra, tutaj mieliśmy 10 jajek, ale tu mieliśmy 14. I jako, że mamy 14 jajek, to zabierzmy się najpierw za ten poziom. Tak dla odmiany. Żeby nie było, że ciągle robimy tak samo jak w moim starym let's playu. Hurra! Portal znów działa! Do zobaczenia na plaży! Dobrze, foka kłapaczko. Foko kłapaczko. Do zobaczenia po drugiej stronie. Widzimy się później. A tak na serio to zaczynamy teraz wybrzeże Muszel, tak? Wybrzeże Muszel, dokładnie tak. Let's go! I czemu nie trafiam w portal? To mi się nigdy nie znudzi, to mi się nigdy nie znudzi. Dosłownie, ja chyba zawsze będę spamił tym kółkiem i gałką analogową. Bo po prostu to jest świetne. Serio, to jest cała kwintesencja zabawy. Polecam każdemu. Można się łatwo odstresować. No i jesteśmy teraz w poziomie podwodnym. Zaczynamy, kurde, na pełnej. Chciałem powiedzieć brzydkie słowo, ale dobra, będę się powstrzymywał. Bo chcę sobie zrobić taki mały challenge, żeby trochę ograniczyć przekleństwa. Mam nadzieję, że tym razem w tym roku mi się uda, bo poprzedni rok był po prostu kiepski pod tym względem, że nie udało mi się z tamtym challenge'em, więc będę starał się po prostu mniej przeklinać. Aczkolwiek, jeżeli mi się nie uda, to bardzo przepraszam, ale no niestety taki już jestem. Staram się zmienić, ale nie zawsze może to wychodzić, ok? Mówmy się w taki bardzo fajny sposób. I może, nie wiem, rozpocznijmy jakby fabułę tego poziomu, tego świata. Kiedy mnie nie było, kumple zwinęli łódź podwodną nosorogów i zaczęli szaleć. A potem rozbili się na stercie skał. Nie wiem czemu, ale ich wyczyn nie spodobał się nosorogom, które uwięziły ich w celi za tobą. No widzisz, Foko Sebastianie, prawdopodobnie Moneybugs im w tym wszystkim pomagał, dlatego że jest skąpym frajerem i pewnie za niewielką opłatą naprawi wam waszą łódź, która została zniszczona przez nosorogów. Zaufaj mi, ja wiem, znam go już dosyć długo i wiem, że on niestety jest trochę skąpym frajerem na kasę, ale myślę, że dogadacie się co do kwestii naprawy. Uwierz mi. A tak na serio to po prostu lecimy z koksem dalej i zrobimy co trzeba zrobić i po prostu uratujemy dupę tym wszystkim fokom, które występują w tym poziomie, ponieważ foka Sebastian jest niestety ich wszystkich... Jest wszystkim szefem tutaj, tych wszystkich fok. Niestety nawet on sobie nie daje rady z nosorogami, co jest trochę zabawne. No ale trudno się mówi. Okej, gdzie jest ten kurczak? Przed chwilą widziałem kurczaka. Halo? Z tego co pamiętam, w oryginale i chyba w Reignited Trilogy był skill point za pociśnięcie go. Ale mogę się mylić. Ściskają
Otwierając przewodnik, otworzysz go na krainie, w której się znajdujesz i wyświetlisz szybki podgląd postępów. Ty serio? Kiedy otworzę touchpad, tak będzie? No co ty? Ty faktycznie, ej, w końcu prawdę powiedziałaś, ty. A ty. Dobra, ciśniemy w takim razie z koksem. Tutaj nosorogi niestety się nie popisały ze swoją kryjówką, a szkoda, bo mogli, kurde, w jakiś sposób ciekawie poprowadzić, że tak powiem, swoje kryjówki, ale no niestety postanowili pójść na łatwiznę. No ale niestety tak to już jest. Siema, osiłku. Myślisz, że co, jesteś zabawny, bo we mnie chcesz metalową beczką rzucić? No proszę cię, ty jesteś, kurde, taki smutny, że to jest szok. Jason! Voorhees! Z piątku 13. Dobra, to jednak nie był Jason Voorhees z piątku 13, bo taki trochę, no, pizdowaty był trochę. Nie ukrywajmy tego. Dobra, 795 klejnotów. Nie widzę, żebyśmy tutaj coś mieli. Tak więc chyba wszystkie klejnoty stąd mamy zebrane, z tego co widzę. I teraz spróbujmy wrócić na pomostek. W sumie na brzeg. Żeby pójść dalej. Czyż nie? Okej, mamy tutaj zebrane to, to i owo. Wszystkie klejnociki tutaj stąd pozabierane. I teraz myk. I myk. Macie prezent. Spalone nerki. Mam nadzieję, że taki prezent was satysfakcjonuje. Szczególnie, że jeden z was chyba miał na imię Jacuś. Więc chyba Jacuś dostałeś wyjątkowo dwie spalone nerki w prezencie, bo twój kolega Wacław dostał tylko jedną spaloną nerkę. Tak więc myślę, że w tej kwestii możecie się dogadać i zrobić sobie nawzajem przeszczep nerek. A nie, przepraszam Jacuś, bo ty nie masz nerki. A raczej nerek, więc no o przeszczepie możesz sobie co jedynie pomarzyć. Ta, mam nadzieję, że jakby kwestia humorystyczna wam się również spodoba w tej serii, dlatego że mówię, no ciekawostek jest mało, jak sobie tak spojrzymy tylko i wyłącznie na wersję Reignited Trilogy, nie licząc jakby tych wszystkich wersji pokroju Greatest Hits, amerykańskiej, europejskiej i tak dalej. Więc mam nadzieję, że chociaż te poczucie humoru wam troszeczkę urozmaici oglądanie, że trochę się pośmiejecie, ewentualnie screenżu nie będziecie wyrabiali z tych wszystkich przezwisk. Dobra, pociśnięte zostało towarzystwo. I teraz tak. Teraz tak, sprawdzamy co tutaj mamy. Tu na dole powinniśmy polecieć, ale my na razie tam nie lecimy, bo się tam tym miejscem nie interesujemy. Tutaj jak widzicie mamy portal z Shilom, ale nim się na razie też nie interesujemy, jego zostawimy na sam koniec. Ponieważ, moi drodzy, gdyby nie to, że zaczęliśmy pierwszy poziom Shili, to tak naprawdę tego poziomu byśmy nigdy nie odblokowali, w sensie tej sekwencji. Co za tym idzie, byśmy musieli dopiero teraz robić poziom Shili i byśmy mieli dodatkowy backtracking. A tak to możemy od razu sobie robić 100% bez zbędnego przedłużania, bez zbędnego pitolenia. Aby poszybować dalej, zawiśnij w powietrzu. Zrobisz to wciskając akcję pod koniec szybowania. Okej, okay. Dzięki za radę pani kapitanko Obvious. Kapitanko, pani kapitan Obvious, czyli pani kapitan Oczywistość. Aczkolwiek ja nie skorzystam z pani rady, bo po prostu sobie wolałem iść tutaj klejnoty pozbierać. Przykro mi, że olałem twoją radę, aczkolwiek mam nadzieję, że mi kiedyś to wybaczysz. I chlub do wody. Dobra, jesteśmy teraz w sekwencji, gdzie jest dużo rajnoków i to tak naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. I tu mamy dużo muszel przy okazji, gdzie są oczywiście poukrywane klejnoty, więc zainteresujmy się tym faktem, chociaż przez chwilę. No i mamy tutaj tego kurczaczka. Kucacek! Jej, kucacek! Ale zaraz się nim zainteresujemy, bo najpierw trzeba tutaj wazę zniszczyć i przy okazji spuścić w pierdziel naszym nosorogom.
Okej. Okej. I teraz lecimy za kucackiem. Dawaj, kucacek. Tutaj właśnie można było skill point zdobyć, gdyby ten kurczaczek jakby przepłynął przez ten tunel. Ja bym go wtedy, wiecie, pocisnął. Ale nie wiem, czy mi się uda to zrobić, bo wiem, że w oryginale tak było. A! Czyli miałem go tak, o, po prostu pocisnąć, dobra. Okej, no to zmieniam tutaj zdanie i troszeczkę się pomyliłem w takim razie, skoro taki mamy obrót spraw. Miałam dla ciebie smocze jajo, ale wykorzystałam je, żeby przetestować nowy ultraszybki kanał przepływowy. Dobra wiadomość, jajo dotarło do końca bez zadraśnięcia. Zła wiadomość, nie ma go już jak odzyskać. Nie ma go jak już odzyskać, proszę cię. Ty tutaj gadasz z doświadczonym smokiem, który skopał dupę Ripto i jego przydupasom, czyli Hapsowi i Golpowi. Więc przykro mi, ale mylisz się, Sandy, i ja ci to udowodnię właśnie. Tunel jest pełen nosorogów i dryfujących min. Aby odzyskać jajo, trzeba pokonać dosłownie każdego nosoroga w tunelu. Spokojna twoja rozczochrana. Ja dam radę. Tutaj nosoroga, tutaj. 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 Pyk, 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 pyk. 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 I pyk. Jajo miało nadspodziewanie dobre parametry w zakresie dynamiki płynów. Od teraz wszystkie łodzie podwodne będą miały kształt jaja. Ty już lepiej nie kombinuj z jakimiś łodziami podwodnymi, tylko kurde, naucz się nie wyrzucać w taki sposób jajek. Bo mogło im się coś stać, debilu. Duke Nukem, normalnie. Właśnie to jest to. Moim zdaniem niepotrzebnie oni niektóre imiona tłumaczyli dosłownie. Mogli normalnie Dukę zostawić i byłoby moim zdaniem lepiej. No już nie dostanę skill pointa, szkoda. Dobra, trudno się mówi. Zobaczmy, co tutaj mamy. Mój plan zadziałał. Potrząsając mną, ta tępa ośmiornica opuściła klucz. Teraz mogę uwolnić kumpli. No właśnie to jest bez sensu, bo niektóre te imiona są przetłumaczone, a niektóre są normalnie zostawione, tak więc nie rozumiem w ogóle kompletnie całej koncepcji tego, ale no niech będzie. Zapomniałem ci powiedzieć, jeden z nosorogów miał to jajo w pudełku na obiad. Kręcią. Śmiesznie, nie powiem, że nie. To co tam, kręciole, już kurde cię zebrałem. Maciole, kręciole. No i jesteśmy tutaj na samym początku poziomu, gdzie brama była oczywiście dla nas zamknięta, a teraz, jak widzicie, była dla nas otwarta. Więc nadszedł czas wypłynąć głęboko, głęboko, tutaj w zasadzie. Czyli na samą powierzchnię i przy okazji 13 życie mamy. Jej, piątek 13, uwielbiam tą liczbę. No scam. I lecimy. Zbieramy co nasze. Dokładnie tak. I lecimy z koksem. Nosoruk Bluto wyzwał nas na pojedynek. Nasza motorówka przeciw jego atomowemu rekinowi. Jeśli wygramy, odbierzemy mu smocze jajo. A jeśli przegramy, spędzimy miesiąc w garkuchni. Ej, dobra, ja wiem, że to jest słabe, że śmieję się z czyjegoś imienia, ale no kurde, od kiedy ktoś może mieć na imię Stynka? Ja pierdzielę, co to jest za imię? Jak? Chcesz rozwalić Bluta? No ba, nie ma takiej opcji. Oczywiście, że nie ma takiej opcji, bo jestem tchórzliwym smokiem. Nie dziwię ci się. Mam za sobą 7 lat garkuchni i nie zamierzam spędzać w niej kolejnego miesiąca. Nie dziwię się. Mam za sobą 7 lat garkuchni i nie zamierzam spędzać w niego... Co to jest garkuchnia? What the fuck? Co to jest... Co to są za słowa? Bo w ogóle nie rozumiem tego języka. To jest polski?
Nosorog Bluto wyzwał nas na... Jak chcesz... Super, powodzenia! Tylko pamiętaj, jak najdalej od ostrego końca! Dobra, pociśniemy tego Bluto, który tutaj występuje. Przy okazji pociśniemy też tych tutaj panów, bo mnie denerwują bardzo swoją osobą, swoim bytem. I czas na minibossa, który tutaj na nas czeka. Bluto. Więc jakby cała ta konfrontacja jest po prostu łatwa. Musimy zbierać te skrzynki, ponieważ tam jest dla nas amunicja. I co jakiś czas ten Bluto będzie się wyłaniał z wody i będzie po prostu chciał nas zaatakować, więc po prostu wtedy się odwracamy i ciśniemy go. Jak sami zresztą widzicie. No oczywiście również on nas może pocisnąć, ale starajmy się jednak tego, żeby nie doprowadzić jakby do pociśnięcia nas. O. No, połowa HP już ma zebraną. Dobra, patrzcie, jak pociśnięty został. Wow, pierwsza porażka w karierze Bluta. Smoki to utalentowane bestie. Oby to jajo wynagrodziło ci trud. I ty śmiesz jeszcze wątpić w smoki? Skoro ty sobie nie mogłeś dać rady w 7 lat, a Spyro zrobił to w parę minut. Weź gościu, się nie kompromituj już. Jackie Chan. No, nie jest to co prawda Jackie Chan, ale powiedzmy trochę podobne. To taki Jackie Chan po roku w tybetańskich tych... w tybetańskim getcie, nie? Dobra, więc teraz musimy zebrać oczywiście klejnociki, które tutaj na nas czekają. Jak sami zresztą widzicie, no kurcze pieczone, troszeczkę ich się nam tutaj rozsypało. I sprawdźmy teraz na dnie, czy coś ciekawego tam nie ma. I na dnie mamy, kurcze, pieczone klejnoty. I to całkiem sporo tych klejnotów, jak sami zresztą widzimy. Niestety nie mamy tutaj naszego iskierka. Co za tym idzie, zdobywanie tych klejnotów będzie troszeczkę żmudne. Ale nie takie rzeczy się już robiło w Teksasie. Przy okazji tutaj mamy wyczyszczony teren, tak więc raczej nie będziemy mogli już narzekać na pojawienie się, kurde, klejnotów. W sensie, wiecie, no nie będziemy mieli na co nawet narzekać, bo wszystko mamy tutaj zebrane. Więc można się stąd wyłowić. Masz coś nam jeszcze do powiedzenia? Nie. Jesteś niemową, więc spadamy stąd. Panie niemowo. I tutaj nam pozostaje wrócić teraz do sekwencji Shilozaura, kurcze pieczone. O, cześć Spyro! Moi kumple starają się zdobyć fortecę nosorogów. Chętnie się przyłączę. Uwielbiam zapach spalonego nosoroga o poranku. Nosoroga o poranku, Jezus Maria, co to są za teksty? To lecimy w takim razie teraz jako kanugurzyca Shila. Na szczęście mamy tutaj Sparksa, więc wszystko będzie pod kontrolą. I co? Bang! Tu mamy u góry jajeczko. Jared. Kiedyś pamiętam, że jak przechodziłem po raz pierwszy Spyro 3, to w ogóle nie pamiętałem, że tutaj są jajka i szczerze powiedziawszy wyszedłem na totalnego gnoja.
Głąba, Chrunia, innego Łachmytę. Ale na szczęście teraz wiem o takich rzeczach, więc nic nie stoi na mojej przeszkodzie. Więc zobaczmy, co tym razem tutaj będzie na nas czekać. Poza oczywiście nosorogiem, który ewidentnie ma do mnie problem. Przydałby się kurczaczek, który by zregenerował mi Sparksa. Albo Iskiera. Nosorogi zbudowały na naszej plaży fortecę. Mamy zamiar puścić ją z dymem. Potrzebujemy twojej pomocy w pozbyciu się wieżyczek. Odpalamy bombę. Upewnij się, że zanim ląd się spali, wykosisz je wszystkie, dobra? Okej, nie ma problemu. Lecimy im, kurde, zlać ich w piździoszkę. Więc let's do this shit. Aby zniszczyć jakby te cosie, co tutaj mamy, te działa i inne tego typu przeszkody, wystarczy po prostu wcisnąć X oraz trójkąt, żeby właśnie robić tak zwanego headbasha, gdybyśmy grali Spyro. Niestety grając Shilą to nie robimy headbasha, ale coś pseudo headbash robimy. Tylko bardziej to jest footbash, bo jednak to stopami robimy, nie? I jak widzicie tutaj Rajnoki również czekają na nas, albo nosorogi. Ale myślę, że sobie z nimi jakoś uporamy. ...33 sekundy do końca były. Tak więc jestem ciekaw, czy mi się uda z tym tutaj uporać. Wow! Nie wierzę, że udało mi się przeżyć taki wybuch. Na szczęście dobrze zabezpieczyłem jajo w kieszeni. No oczywiście, że tak, bo wszystko wokół eksploduje, a smocze jajka są na tyle mocne, że nie eksplodują. Potwierdzone info. Molly. To niezła Molly w takim razie. Okej, więc możemy sobie tu pozbierać pozostałości. I mamy wszystko. Więc możemy sobie zebrać tutaj naszego Sparksa i Iskiera i ruszyć na kolejny poziom, który na nas czeka. Ale ładnie nam idzie, powiem wam szczerze. Kurczę pieczone, no jestem pod wrażeniem tego, jak bardzo dobrze nam teraz idzie. Jestem wręcz dumny. Zresztą możecie zobaczyć po tym, jak ja się uśmiecham, że mam uśmiech od ucha do ucha. Tak więc dziękuję za uwagę, opuszczamy poziom i stąd wychodzimy. Dobra, oszczędziłem wam powiedzmy kolejnego widoku, gdzie byśmy po prostu sobie latali Spyro od lewej do prawej, więc idźmy po prostu dalej. Skoro wyszliśmy teraz z tego oto poziomiku, który nazywał się on Wybrzeże Muszel i tutaj macie m.in. zadanka, które żeśmy zrobili. Mamy 47 minut i 48 sekund, jeżeli chodzi o czas gry, gdzie nagrywając to mam godzinę i 22 minuty. Oraz 11% postępu w grze, 13 żyć, 20 jajek oraz 1600 na 15 tysięcy klejnotów. Więc przyszedł czas zmierzyć się z grzybowym szlakiem i jest to Speedway lub też... Nie, Speedway, po prostu Speedway. Lecimy z koksem. Zobaczymy, co tutaj na nas czeka w tym Speedwayu. Więc ogarnijmy sobie wyścig na czas najpierw. Okej,
Spoko, Iskier, ja sobie dam radę. Nie musisz mi tutaj podpowiadać, znaczy dzięki ci za podpowiedź, ale ja sobie dam radę, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy. Więc dobra, lecimy. W oryginale, czyli w Spyro Trójce na PS1, mielibyśmy tutaj zdobywanie klejnotów za pokonanie tych wszystkich kreatur, z którymi teraz w zasadzie walczymy, plus oczywiście kółka. Jednakże tutaj nie zdobywamy od razu klejnotów z jakiegoś powodu bliżej mi nieznanego. Postanowili po prostu wprowadzić takie zmiany. Prawdopodobnie po przejściu tego Speedwaya będziemy mieli total wszystkiego. I motyle na samym końcu. Pyk. 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 I pyk. 4 sekund i 7 setnych sekundy do samego końca. No i brawo, udało się. Wyjdź. Okej, okay, co to jest za jajo? Sabina. No, niezła Sabina. Ale to było urocze mimo co. Ta wyścig z motylami. Niech będzie. Okej, okay, nie ma żadnego problemu, lecimy z koksem. Czas na wyścig. Ogólnie taka ciekawostka, jeżeli chodzi o oryginalnego Spyro Trójkę, to tutaj jakby, to można powiedzieć, w momencie, kiedy byśmy się nie podjęli wszystkich wyzwań, to gra mogłaby się nam zgliczować, przez co nie zdobylibyśmy wszystkich jajek. Z tego co wiem, ten glitch obowiązywał w wersji europejskiej, platynowej i chyba w wersji NTSC, bo wiem, że Greatest Hits to naprawiła, ale wersja NTSC miała niestety z tym problem. Ta, wiecie, pierwsza wersja NTSC. Tak więc, no, dziwna sprawa, nie powiem, że nie. I cały czas mówimy tutaj o Spyro z tego. Spyro Trójce z wersji na PS1. Tak więc, tak oto się to wszystko prezentuje. No i swoją drogą tutaj mamy właśnie wyścig. Mamy właśnie teraz wyścig z motylami, który mi kiedyś sprawiał nielicho wyzwania, aczkolwiek teraz jest on, jak sami zresztą widzicie, żałośnie łatwy. I szczerze powiedziawszy, nie widzę jakby... Nie widzę troszeczkę powodu, dlaczego miałby komukolwiek on sprawić trudności, nawet osobom, które pierwszy raz grają w Spyro, bo naprawdę nie jest on wcale wymagający, uwierzcie mi. Dobra, ostatnie okrążenie i teraz będziemy musieli być pierwsi. Więc dajmy z siebie wszystko, 100% albo 200%, tak jak Crash Bash. Okej, jest tutaj motyl. Kurde, nie udało się. Ja pierdzielę, ale wstyd. Dobra, jesteśmy pierwsi, udało się. Wow, udało się, nareszcie. Jaką pierwszą nagrodę? To chyba drugą nagrodę. Janek. O, Jan Karap, jak dobry blunt. jeszcze raz wyścig na czas ogarniemy, ponieważ trzeba będzie spotkać się z jedną osobą, osobistością. I gdzie ona jest? Ponieważ to jeszcze nie wszystko, jak dobrze pamiętacie, w Spyro 2 mieliśmy coś podobnego. Więc teraz musimy poszukać jednej postaci, która gdzieś się schowała. Ciekawe gdzie. Ta, siema gościu.
Do wyścigu dołączyła zgraja owiec w kosmicznych spotkach. Normalnie pędzą jak dzikie. A czy czasem nie było czegoś takiego, że owce nie zostały tutaj, w sensie nie ucierpiały podczas produkcji tej gry? Więc czemu ty chcesz znęcać się nad owcami? Co ty, kurde, kocie z Wismenie, przypominającego Cheetosa? No, pytam się ciebie. Skakuję do samolotu, zaraz im pokażę, kto tu rządzi. To jest niebezpieczne, nie wolno taki tak. Sprzęt, nie ma żartów. Dobra, podejmuję się. Uwaga, owce, nadchodzę. Ha, potężny hunter, kurde. Od siedmiu boleści. Dobra, więc teraz musimy uważać na bomby, które tam będą owce wypuszczać w naszą stronę. I będzie wszystko pod kontrolą, będzie wszystko cacy. Kurczę, powiem wam szczerze, lipa, bo zostały nam dwa spotki, z czego nie wiem, gdzie jest nas... A dobra, widzę jednego i ostatni chyba będzie tutaj. Tak jest. Tylko patrz, dowódca eskadry wykradł to jajo. Pyrek. Co? Wychodzimy z poziomu, dziękuję, Iskier. Nie widzę sensu później próbowania, skoro i tak już żeśmy wszystko zrobili.